Cześć, jestem Simon, a to kolejny odcinek letniego pora lotów w DS4. No i tak, dzisiaj odcinek kończący loty w Planicy, rozpoczynają Czesi. No i Jan Matura. Zobaczę, jak on sobie poradzi, na pewno liczymy dzisiaj na dalekie loty. Wiatr jest całkiem sprzyjający, a więc myślę, że tu będą właśnie takie skoki jak ten Jan Matury, 221,5 metra. I proszę, całkiem ładna nota, 222,3 punktów. Andre Forfak, Torbegowie, zwycięzcy grupy mistrzowskiej, czyli można powiedzieć, że całego letniego prenorodu. Tyle są punktów w całej Czerwonii. Tak wynika przynajmniej z moich obliczeń. No właśnie, ale dwa zwycięstwa mieli w tej grupie w Sapporo i Villa, a Polacy tylko w Wiśle. A teraz Francuzi, Paul Brandem sobie poradzi ten zawodnik. Ładne wyjście z progu, teraz spokojnie w powietrzu, no i proszę, ojoj, upadek. Niestety, to jest miejsce trzecie, no Francja. Trzecie, piąte, siódme. Takie były wszystkie lokaty na tych lotach, a teraz Ryoyu Kobayashi, Japonia. Zobaczmy, że świetny zawodnik. Teraz spokojnie, no tak średnio w sumie spokojnie. Walczy o tą odległość, no a skok całkiem niezły, 221 metrów. Jest to w tej chwili miejsce trzecie, no ale z małą stratą do rywali. Więc tutaj jeszcze wszyscy skaczą spokojnie. Jerny Damian, Słońcy. I właśnie. Koń sobie poradzą. Teraz ładnie się wybił. No i złapać to noszenie. Ładne wyjście z progu było. Co zaowocowało pięknym lotem na 225 metr. I Słoweńcy w tej chwili liderami, bo którzy jakoś nie mogą ostatnio. Trzy razy na czwartym miejscu w tej grupie mistrzowskiej, a tymczasem Dawid Kubacki. Z Biało-Czerwoni to jest błąd Kubackiego, niestety. Po wyjściu z progu. No i ten skok krótki, będziemy musieli nadrabiać. No jeszcze trochę skoków do końca jest, no ale pewnie lepiej było, gdybyśmy wcześniej dobrze skoczyli. Czasem Kilian Paje, Szwajcarzy. Jak on sobie poradzi? Teraz spokojnie. Ojojoj! Ojojoj, co się stało? Kilian Payer zaczął lądować z dużej wysokości. 207 metrów. No właśnie, nie, co tam się stało w powietrzu? Ojojoj. No i Szwajcar się przewraca. Będą mieli dużą stratę. Teraz Markus Schiffner, Austriacy. Ależ dramaturgia. Już kolejny upadek dzisiaj. Schiffner skoczy spokojnie. Austria to zmierza po to zwycięstwo w lotach. Więc chcą wygrać. Po tym trzecim miejscu w grupie mistrzowskiej zmierzają pewne zwycięstwo, no pewne miejsce piąte jest w tej chwili, no ale są przed najgroźniejszymi liderami Polakami i Szwajcarami, którzy mogą mieć dzisiaj spory problem. Teraz Tomasz Wanzura, Czesi, drugie miejsce w pierwszej grupie, no ale oni zwykle dobrze zaczynają tym pierwszym skokiem, a potem same problemy, no i tak się dzieje w tym przypadku. Wanzura niecałe 215 metrów. Robert Johansson, Norwegowie, byli na trzeciej lokacie. Jak będzie teraz, są małe problemy w powietrzu, chociaż leci ładnie, leci daleko. No proszę bardzo, tak też można latać, 223 metry. No i może w końcu Norwegia się przebudzi na te loty. Szóste, ósme, szóste miejsce. To były wyniki Norwegów w lotach. A teraz Francuzi, którzy muszą nadrabiać, są na siódmej pozycji. No tam była wywrotka. A, Laroid, 223,5 metra, no więc tu już jest tylko 1,1 punktu za Czechami. Taku Takeuchi, Japończycy. Właśnie oni też tu się liczą. Pokazali ostatnio, że będą walczyć do końca. Teraz spokojnie Takeuchi w powietrzu, ładnie. No i skok przyzwoity. No, Japończycy dwa razy zakończyli zawody na podium. Na trzecim miejscu, oczywiście mówię o lotach, w Oberstdorfie i w Bad Mittendorf. A teraz Juri Tepes, a mi Słoweńcy. I zobaczmy. Spadli się, wybił spokojnie. Ale właśnie, jak będzie daleko... Tepes, no proszę, Słoweńcy liderami pozostają. Dwa świetne skoki. I może w końcu będą na podium. No oni wygrali w tym sezonie... trzy konkursy. I Biało-Czerwoni, Piotrek Żyła. Teraz, jak on sobie poradzi, ładnie, spokojnie w powietrzu i też będzie daleko.
I brawo, Piotrek, teraz odpalił 229 metrów. No i tak się właśnie skacze po tym gorszym skoku Dawida, jest najdłuższy lot w tym konkursie. Prior de Schwanden. Szwajcarzy, no, którzy tu muszą odramiać, to jest miejsce ósme dopiero. Ojoj, to jest spóźniony skok, co się dzieje ze Szwajcarią? Mieli miejsce drugie, ostatni konkurs. No i prawdziwy dramat tej reprezentacji. Manuel Fettner, Austriacy, z piątego miejsca. Skoczył teraz, ładnie się wybił. I spokojnie. I właśnie, skok podobny chyba do tego pierwszego, 222. No, nawet trochę dłuższy od Schiffnera, ale są nawet za biało-czerwonymi o 1/10 punktu. Więc to nie odrobimy, bardzo dużo nadrobiliśmy już, no, teoretycznie. No to jeszcze nie koniec do Szwajcarów. Teraz Roman Kudelka. A więc Czesi, którzy są na miejscu szóstym. Ja nie wiem, co się z nimi dzieje. Świetnie zaczynają konkurs, a potem kolejne skoki coraz słabsze. Andreas Tiernen. Norwegowie. Było miejsce drugie. A jak będzie teraz? Spokojnie w powietrzu. I właśnie Stierle. Pięknie, no świetnie teraz skaczą Norwegowie. Przebudzili się na loty tak samo jak Słoweńcy. No, przynajmniej do tego czasu. Tam jeszcze Dovan Preuss, który lubi swoje skoki psuć. On raczej lubi swoje skoki psuć w drugiej serii. Czasem Rolandami szafuje, czyli Francuzi, którzy no nie skaczą najlepiej. Krótko. Nie ma tu już nic więcej do powiedzenia. Norek Kasai, Japończycy, to jest miejsce trzecie. Czy będzie trzecie po tym rzędu? Zobaczmy, Kasai, on świetnie lata. Pięknie technicznie, tam nie wiem, czy nie spóźnił lekko skoku, ale ponad 220 powinien polecieć. Pięknie Kasai, powietrzu, tak jest. No i on pokazuje, że jest niesamowity, 224. Najlepiej z Japończyków, a teraz Dovan Preuss, Słoweńcy. Więc tu jest walka o zwycięstwo. No, jeszcze dużo do końca, no ale właśnie, Dovan, jak on sobie poradzi? Czy tego skoku nie popsuje? Niziutko teraz nad zeskokiem. To by mogło być dużo dalej, tylko 225 metra. Domena. Preussa. Maciej Kot. I czerwoni. Mieli miejsce czwarte. Jak teraz sobie poradzą, spokojnie w powietrzu, ładnie. No ale nie, Maciek, krótko, to jest tylko 215 metrów, no i najprawdopodobniej mniej. Uprzedzą nas Austriacy i spadniemy na piątą lokatę. Sam Gabriel Karlen, czyli Szwajcarzy, że ten konkurs zaczęli beznadziejnie. Teraz Karlen pokazuje, że też mu planica nie leży, skok krótki, no to słabe. To jest miejsce w tej chwili siódme. No a teraz Michał Hajbek, 233 to beat. Ale on tu się skupia na pewno na wyprzedzeniu biało-czerwonych. Nikt chyba więcej nie zagrozi Austriakom. No Polacy są do tego najbliżej. Ale stracili już prawie 40 punktów. To i tak jest wielka strata. No a Hajbek skacze spokojnie. 223 to jest miejsce czwarte. No, Szwajcarzy wypadli, a więc Austriacy. Co już raczej pewnie wygrany. Czasem Wojciech Sursa. A więc Czesi. No czy oni się w końcu obudzą? W końcu to jest ostatni konkurs na obudzenie się. Ostatecznie w grupie zajęli miejsce ostatnie, no i chyba tutaj też zajmą miejsce ostatnie. No właśnie, 214 metra. A ja nadal nie wierzę w to, że tu nie ma Niemców, którzy mieli miejsce piąte przed ostatnim konkursem, no i potem dopiero wyprzedzili Czechów w swojej grupie. A teraz spokojnie, proszę bardzo, Tande. Ładna próba. 221. I są w tej chwili liderami równe skoki. Przynajmniej 220 metrów Norwegów. Brawo dla nich. Teraz Benson de Concevoix. A więc Francuzi, którzy już raz byli na podium w lotach, a potem spadali o dwa miejsca. Tym razem o dwa miejsca nie spadną. Ostatnio mieli siódme. No, w tej chwili też siódme. No, de Concevoix. 222,5 metra. A więc lot ładny. No, ale szkoda tego pierwszego. Razmen. Niestety upadł. A teraz Daiki Ito, Japończycy, którzy są na drugiej lokacie. Jak będzie teraz? Ito ładnie, spokojnie w powietrzu i będzie daleko.
i pięknie odleciał i to, no proszę, Japonia do samego końca, będzie walczyć o zwycięstwo, ze skoku na skok, coraz lepiej. Ale teraz, Peter Prev, Słoweńcy, którzy byli liderami. No i właśnie, Peter jest świetnym zawodnikiem. Zobaczymy, czy pokona Japończyków. Spokojnie teraz w powietrzu, Peter Prev będzie ładnie, będzie daleko. No i właśnie, pokazuje, że też jest w formie, no wprawdzie ten skok 2,5 metra krótszy. Wprawdzie stracił kilka punktów, ale nadal pozostają Słoweńcy na prowadzeniu. No a teraz biało-czerwoni. No i Kamil. Teraz wszyscy wierzymy, że odpali Kamil. No i że odleci daleko. Spokojnie, ładnie Kamil w powietrzu. No i brawo, i pięknie także technicznie. Są dwie dwudziestki. Miejsce tutaj czwarte, 223,5 metra. I dwie czerwonych, to jest druga nota. No właśnie, szkoda tych skoków słabszych. Dawida i Maćka, bo Kamil z Piotrkiem. A to jest niesamowicie. Simon Amman, Szwajcarzy. Niektórzy już się tu pogodzili chyba z tym, że planica im nie odpowiada. Że to nie jest dla nich szczęśliwa skocznia, a Man teraz spokojnie upadł. Niewiarygodne, 225,5 metra i Szwajcarzy z drugim upadkiem. No wtedy nikt nie skoczył powyżej 120 metrów. Nie wiem, co się z nimi dzieje. A teraz Stefan Kraft, Austriacy. Mieli miejsce czwarte. Pewno je będą chcieli utrzymać. Skaczył w żółtych koszulkach, teraz Kraft niziutko leci, oj będą problemy, będą wielkie problemy w Austrii. Kraft psuje swój skok, no niewiarygodne. To chyba mu się jeszcze w tym pucharze nie zdarzyło, tylko 210 metrów. No i właśnie, teraz spadają za biało-czerwonych i to jest przewaga, no ponad 10 punktów. Ale żeby wygrać cały ten, potrzebujemy mieć jeszcze 30. A więc do tego jeszcze daleka droga, zostały 4 próby. No, musielibyśmy liczyć na jakiś słabszy skok rywali, a teraz Jan Matura. Reprezentant Czech. Spokojnie w powietrzu, no i proszę. 223, dwa ładne skoki. Jan Matury, Jahandre Forfak, Norwegowie. Mieli lokatę trzecią. A jak będzie teraz ładnie, spokojnie w powietrzu, pięknie, ależ odleciał Forfak. No w końcu na te loty się zmobilizowali, 225,5. Już się musieli skupiać na tej grupie mistrzowskiej. Ej, latają niewiarygodnie. Brandman, a więc Francuz, 228,5 metra w pierwszej serii. No niestety z upadkiem. A jak będzie teraz problemy w powietrzu, no i krótko tym razem. Nie wiem, czy to by się przestraszył tego, co było w pierwszej serii. Ryoyu Kobayashi, Japończycy. Spóźniony! Oj, 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 Kobayashi! Kobayashi! Kobayashi, 188! No i to jest to, co nie wierzę. Czyli Japonia. Zobaczmy, tutaj był ten błąd. No, która traci w tej chwili wszystko, no tak świetnie skakali przez całą pierwszą serię. Teraz jedna próba Kobayashiego. Wszystko psuje, są nawet za Francją. Jeden i Damian. I Słoweńcy, oni byli na miejscu pierwszym. A będzie teraz. Na pewno chcą przejąć to miejsce na podium. Która mają w tej chwili Szwajcarzy, spokojnie, no i proszę. I oni u siebie. Są po prostu mistrzami. A teraz Dawid Kumacki. No i musimy wiedzieć, że się poprawi. W pierwszej serii tylko 213 metrów. Teraz ładnie się wybił Dawid. Jak zwykle będzie leciał wysoko, ale oby teraz złapał to noszenie. Oby odleciał. Dawid pięknie, Dawid świetnie. Dawid także z wysokimi notami. No właśnie, 20 i resztę po 19,5. Brawo, brawo, brawo. Będziemy czekać na odpowiedź Austriaków, a tymczasem Kill Empire. Też będzie daleko. Też będzie daleko, chyba że popsuje coś w powietrzu. No, 220 metrów osiągnął. A więc także bardzo dobrze. A teraz Markus Schipner. Austriacy, liderzy w pucharu w lotach. Jak będzie teraz Schipner? Spokojnie w powietrzu, ładnie i też daleko i bardzo daleko, ależ odleciał Schipner. To jest 226,5 metra. No i nie dadzą nam odskoczyć na te 40 punktów po tym konkursie, pokazują, że
Nie uda nam się wygrać. Niestety. A teraz Thomas Wancura. Czesi. Zostały trzy grupy. I Wancura teraz ładnie się wybił, spokojnie w powietrzu, też będzie ładnie, też będzie daleko. No i proszę, jeszcze walczą, mamy miejsce piąte, 226,5 metra. No brawo. Robert Johansson. Norwegowie. Mieli drugą pozycję. Jak będzie teraz spokojnie w powietrzu. No właśnie, ale to jest... metr gorzej niż w pierwszej serii. Ale skoki Norwegów są bardzo równe. La Reut. A więc Francuzi, no szóste miejsce. Bardzo odległe. No widać po tym pierwszym kursie lotów, coś się stało niedobrego w tej drużynie. A teraz piękny lot. La Reuta, 226,5 metra. A więc brawo, brawo, brawo. No i tak wróci. Miejsce siódme Japonii, no z podium spadli. Tak odległą lokatę i jeden popsuty skok. A teraz Takeuchi. No skacze nieźle. A to już szersze mi. Isiena, Yuri Tepes. Słowacy, literzy. No latają u siebie. Wiedzą jak tu się lata. Znają to skoczy doskonale. Wiatr im sprzyja. Czego chcieli więcej od nich jak nie wygrać. No właśnie i teraz Yuri Tepes. Po 229 metrów. Wow, no Słoweńcy w końcu chyba staną na najwyższym stopniu podium, no po raz czwarty w tym sezonie. Biało-czerwoni, Piotrek Żyła. No i właśnie, jak będzie teraz, spokojnie, no i piękny telemark, 225,5 metra i to jest druga lokata. Gregor Deschwanden, no i Szwajcarzy, mieli miejsce ósme. Teraz ładne wyjście z progu, spokojnie w powietrzu. No i właśnie ładnie. No i skok niezły, 223, 10 metrów się poprawił. Nowy Fetner tam gdzieś przemknął mi skok biało-czerwonego. Zapomniałem ile skoczył. Się rozgadałem. Teraz Fetner. Jak on sobie poradzi, spokojnie w powietrzu. No i ładnie. Austriacy już się dzisiaj nie pomylą. My jesteśmy na miejscu drugim, Piotr Żyła, 225,5, a więc kolejny świetny lot. Tak jakoś się nie skupiłem na tym skoku. No i proszę, może będziemy na podium w kolejnym konkursie. No właśnie, tylko w dwóch nie byliśmy, w Karachowie i w Oberstdorfie. A teraz Roman Hudelka. A więc Czesi. I zobaczymy, jak on sobie poradzi, spokojnie, ładnie. 224 metry. Jest pierwsza, teraz Andreas Stjernen. Norwegowie. Lokatę mieli trzecią. I właśnie spokojnie w powietrzu, ładnie teraz. Spadli za biało-czerwonych, 222, a więc mogą za nami zostać. Roland nam szapuje. Francuzi. Zajmowali piątą pozycję. Teraz spokojnie szapuj, ładnie. No i proszę, no i walczą jeszcze o to miejsce czwarte. W tej chwili jest drugie, za Norwegami. Kasai, tam jeszcze będą biało-czerwoni, Słoweńcy, Austriacy, a więc walka do końca. No tutaj ta nieszczęsna Japonia. Prawda, najbardziej szkoda chyba tej drużynie Kasaiego i teraz problemy w powietrzu tego zawodnika, który widać się stara. Jest po prostu niesamowity. Adolen Preu, Słoweńcy. Liderzy, oni przecież skaczą u siebie, teraz niziutko będzie leciał domen. Agresywnie po wyjściu z progu wyszedł i ten skok jest krótki do Adolena Preuta, tylko 218,5 metra. No i Maciek, no to bit to jest 234. Tylko 219 w pierwszej serii. I jakieś to chyba były problemy na progu Maćka. Leci niziutko, ale ma tą prędkość i odleci, brawo Maciek! Tak jest, pięknie, 225,5. W tej chwili 1555,5 punktu na tabelę czerwonych. Gabriel Karlen, a potem Austriacy. To już jest nieuniknione, że Polacy będą chyba na miejscu drugim końcowo, jeżeli nic się nie stanie, jeżeli ta klasyfikacja zostanie taka jaka jest. To teraz Heibeck. W pierwszej serii skoczył dobrze, 223.
A jak teraz poleci? Spokojnie, niziutko, podobnie jak Maciek i będzie skok świetny. Tak jest! No i tu. Mierzają po pewne zwycięstwo w ogólnej klasyfikacji. To niecałe 10 punktów przewagi był czerwony. Więc to już nic nie będzie. No i ostatnia grupa, 94-90. Szwajcarzy stracili w 7 skokach do liderów, do Słoweńców. No naprawdę dzisiaj konkurs fatalny. Zobaczymy z drugiego miejsca, na które spadną. No właśnie, nawet tam mam już zrezygnowany, tylko 220 metrów. Daj kij to. 190 potrzebuje. Pierwszy serii aż 226,5. Tam był dramat Japończyków, po którymś skoku i stracili wiele, teraz spokojnie w powietrzu i to... No i ładnie. Jest ładny telemar, 223,5. I są w tej chwili oczywiście przed Szwajcarią. Wojciech Tursa. Tutaj Czesi też nie powinni mieć problemu, żeby wyprzedzić Japończyków. Całe 210 potrzeba. Teraz Tursa spokojnie, no i to będzie osiągnięte. Tak jest, pięknie. Daleko, kapitalnie. No, poprawia się Tursa. Vincent de Comsevoix, Francuzi. Żeby byli na miejscu piątym. Po pierwszej serii. Po pierwszej serii, po 7 grupach. W pierwszej serii, teraz spokojnie. No i to piąte miejsce powinien utrzymać. Tak jest, 220 metrów wystarcza. No i Stefan Kraft, zbierzemy w tą pierwszą czwórkę. Ostatnie 4 loty tego całego letniego pora do lodów. Kraft. Jak będzie teraz? Tam małe problemy w powietrzu. Osiąga. Wprawdzie to odległość, ale dzisiaj dwa słabe skoki. 210, 217,5. No i Norwegowie, którzy w końcu będą na podium w lotach. W tych trzech konkursach lotów najlepszych miejsc to było szóste. Dwukrotnie, teraz chociaż problemy są, a więc nie wiem, czy to osiągnął. No jest. Z problemami Tandę, tylko 219. I właśnie, Kamil Stoch, 211,5, żeby znaleźć się na drugiej pozycji. Być kolejny raz na podium w tym sezonie. Na biało-czerwoni dzisiaj... No, w tym pucharze bardzo dużo razy byli na tych drugich miejscach. Spokojnie, Kamil, ale też krótko. Ja myślę, że tu będą loty po 226, 7, 8 metrów. No proszę, Polacy byli już... Oprócz tego konkursu... Dwa... 5 razy na podium. No i dzisiaj będzie szóste. 5 razy na miejscu drugim. Dzisiaj najprawdopodobniej będzie szóste. No, Peter Preutz nie powinien mieć problemów, żeby przejść Polskę. Przewagę mieli spokojne Słoweńcy, no i właśnie. I on leci dzisiaj na zwycięstwo. Dla swojej ekipy Peter Preutz. No dzisiaj świetni są Słoweńcy. 224,5 metra. I ten konkurs wygrywają. No tam jeden domen był u nich. Najgorszy, tak? Reszta świetne loty. U nas świetny Piotrek, który miał drugą notę, no Tepesz miał najlepszą. No, a trzecią notę miał Laroy, to więc Francuz. Prawda, także bardzo dobry występ. No właśnie, a tam Szwajcaria, która zawaliła po całej linii i Kobayashi z najgorszą notą w całym konkursie. No i zerknijmy sobie także na klasyfikację generalną lotów. No, już końcową klasyfikację lotów, a potem jeszcze te klasyfikacje zwycięstw i miejsca podium. No i właśnie, Austriacy wygrywają, na drugim miejscu Słoweńcy. O proszę, a więc jednak przed biało-czerwonymi. Świetny konkurs Słowenii. Trzecie miejsce Polaków, którzy dwa razy byli na podium. No, Słoweńcy i Austriacy zdominowali zwycięstwa, bo tylko oni wygrywali loty. Potem Japończycy, Norwegowie, Szwajcarzy, Francuzi i Czesi jedną drużyną, która nie stanęła na podium w lotach. No i właśnie. A oto jeszcze klasyfikacja zwycięstw i klasyfikacja miejsc na podium. No to klasyfikacja wygranych konkursów, którą wyciężają Austriacy jak zakłóze ze Słoweńcami. No, po 4 wygrane, potem Norwegowie 3. Najpierw Czerwoni, którzy wygrywali dwa razy. Najpierw w Zakopanem, potem w Wiśle. W ostatnim konkursie grupy mistrzowskiej. No, Japonia, Francja, Szwajcaria, Niemcy po jednym zwycięstwie. I Rosjanie z Czechami nie wygrali żadnego konkursu, no i zajęli ostatnie miejsce w swoich grupach. No to jest klasyfikacja miejsc na podium, no i właśnie wygrali u biało-czerwoni. No, w 12 konkursach, w których uczestniczyli, aż 10 razy stawali na podium. W tym tylko dwa zwycięstwa, można by rzec. Drugie miejsce Austriacy, 9 razy na podium, 4 zwycięstwa, a trzecie Norwegowie, 8 razy na podium
i 3 wygrane konkursy. Zatem słowiańcy z Japończykami po 5 razy mieści się w pierwszej trójce. 6 miejsce Francji, egzeku ze Szwajcarią po 4, no i 8 Niemcy, Rosja i Czechy. No, 2 razy na podium, a więc każda drużyna miała jakieś mniejsze lub większe sukcesy. No i co? Widzimy się już niedługo w nowych seriach, w nowych odcinkach Puchar Widzów, na który zapraszam. Trzymajcie się i cześć!